Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy. Właśnie skończyło się spotkanie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, z sekretarzem generalnym NATO, panem Jensem Stoltenbergiem. Bardzo proszę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałem wyrazić głęboką satysfakcję, że możemy w Polsce gościć już po raz drugi urzędującego nowego sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ladies and gentlemen, I would like to express our great satisfaction with the fact that it is for the second time that we have the pleasure of hosting the Secretary General Jens Stoltenberg, the Secretary General of NATO to Poland. Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować roli odgrywanej przez pana sekretarza w zakresie wdrażania ważnych dla Polski, ważnych dla całej flanki wschodniej sojuszu i dla całości sojuszu decyzji ze szczytu w Newport. I would like to thank Secretary General very much and also congratulate him on the role that he's playing in the process of implementing the conclusions from the summit in Newport, conclusions which are so very important for Poland, for the entire eastern flank of NATO and the entire alliance. Pragnę również z głęboką satysfakcją stwierdzić, że implementacja decyzji z Newport postępuje w sposób dla Polski satysfakcjonujący. I would also like to say with great satisfaction that the whole process of the implementation of the Newport conclusions is taking place in a manner which is very satisfactory to our country. Mam pełną świadomość, że wizyta pana sekretarza jest między innymi związana z wysoko ocenianą przez Polskę obecnością rotacyjną sił innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Wschodniej. I'm also fully aware of the fact that the visit of Secretary General to Poland is a result of the very highly evaluated rotational presence of the armed forces of other allied countries under the NATO umbrella. W związku z tym, że miałem ten honor i zaszczyt zaprosić Sojusz Północnoatlantycki na następny szczyt w lipcu 2016 roku do Warszawy. Due to the fact that I had the honor to actually invite NATO to hold its summit next year in 2016 in July in Warsaw. Pragnę wyrazić moją nadzieję, że ten szczyt będzie oznaczał dalsze wzmocnienie flanki wschodniej sojuszu i dalsze wzmocnienie więzi sojuszniczych i solidarności międzysojuszniczej. I would like to therefore express my hope that this summit will be a further step in the process of strengthening our alliance, particularly with regard to the eastern flank, that it will also continue to strengthen our mutual relations within NATO and the solidarity of the members. Na szczycie w Newport mówiliśmy o bieżącej reakcji sojuszu na zaistniałe zagrożenia na wschodzie ze względu na agresję rosyjską w stosunku do Ukrainy, na nowe zjawiska, między innymi definiowane jako zielone ludziki i tego typu nietypowe zjawiska, tego rodzaju nietypowe zjawiska. When in Newport at the summit we talked about the then current threats that we're experiencing as a result of the situation happening in the east and as a result of the Russian aggression of the Ukraine, we also talked about a whole array of new phenomena which also included, for example, the presence of the green people, as we'd call them, all of a sudden appearing in the Ukrainian territory. Dzisiaj widać, że Sojusz Północnoatlantycki znalazł adekwatną odpowiedź na zaistniałą sytuację. We already see now today that the North Atlantic Treaty Organization has been able to find the adequate response to the situation at hand. Ale ta sytuacja zmieniła swój charakter, gdyż nie jest to czasowe pogorszenie środowiska bezpieczeństwa, ale niewątpliwie zjawisko o cechach trwałości. However, the situation has changed in nature. No longer is it a temporary situation, but a situation which does bear some traits of a permanent nature. To oznacza konieczność postawienia o wiele dalej idących, bardziej ambitnych zadań właśnie w trakcie przygotowań do szczytu w Warszawie. And that means the necessity to forge some more far-fetched and more ambitious tasks before the alliance en route preparing for the summit in Warsaw. Polska podtrzymuje swoje oczekiwania, iż
rotacyjną obecność, którą bardzo wysoko sobie cenimy, sił sojuszniczych między innymi na naszym terenie, zdołamy wspólnym wysiłkiem zamienić w obecność stałą. Poland maintains to express its expectation that the rotational presence which we are experiencing here on Polish soil, a presence which we do very highly value, that we'll be able to turn this present together by joint forces in a more permanent one. Ta na stałe albo na długotrwałe zmieniona negatywnie sytuacja bezpieczeństwa wymaga również podtrzymania w ramach całego sojuszu zwiększonego wysiłku finansowego na rzecz modernizacji technicznej sił zbrojnych. This situation, which may be of a permanent nature or at least a long-term nature that we're experiencing in terms of the security environment, will of course require a stepped up financial effort so as to modernize our armed forces. W moim przekonaniu wymaga również rozpoczęcia prac nad nową strategią sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak aby nowe zasady strategiczne mogły być przyjęte na następnym szczycie, szczycie już po szczycie warszawskim. I think that it also requires a reflection and a possible initiation of a process forging a new strategy of the armed forces of NATO, a process that could be concluded not at the upcoming summit in Warsaw, but at the summit following the Warsaw one. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować za obecność pana sekretarza. Let me again thank you, Secretary General, so very much for your presence. Bo obecność sekretarza generalnego obserwującego ćwiczenia wspólne w ramach sprawdzania zdolności reakcji sojuszu na zagrożenia na wschodzie, to jest jeden z elementów naszego bezpieczeństwa w generalnie niebezpiecznych czasach. Because the presence of a Secretary General who is personally overseeing and observing the joint exercises of NATO forces, testing their reaction capabilities, is a very important element of our security in times which are not necessarily that secure. Jeszcze raz dziękuję. So again, thank you so very much, Secretary General. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Teraz głos zabierze sekretarz generalny NATO, pan Jens Stoltenberg. Thank you so much, Mr. President Komorowski, and thank you for our excellent meeting. And let me also thank you for your strong personal commitment to a strong defense and a strong alliance. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo także dziękuję za to wspaniałe spotkanie, które odbyliśmy. Chciałbym także osobiście podziękować panu za pana osobiste zaangażowanie w dobro i siłę naszego sojuszu. And as you said, I just come from the exercise Noble Jump. And this exercise is a strong expression of that NATO stands ready to defend and protect all allies, protect and defend Poland against any threat. Tak jak już pan stwierdził, faktycznie właśnie wracam z obserwacji wspólnych ćwiczeń wojskowych pod hasłem Noble Jump. Są to ćwiczenia, które stanowią dowód na to, że NATO jest gotowe do ochrony i do obrony wszystkich swoich członków. Jest także gotowe do ochrony Polski przed wszelkimi zagrożeniami. This exercise in the western part of Poland is the first time our new Spearhead Force is deployed for doing an exercise, and we saw more than 2,000 troops and soldiers from nine different NATO allies working together as one. Te ćwiczenia to są pierwsze ćwiczenia, w ramach których odbywają się fizyczne działania tak zwanej szpicy na zachodnich rubieżach Polski. Są to ćwiczenia z uczestnictwem około 2000 żołnierzy pochodzących z 9 różnych sił zbrojnych, 9 różnych państw członkowskich NATO. And I was impressed by the professionalism, by the dedication and the interoperability the forces were able to show. I byłem pod wielkim wrażeniem tak profesjonalizmu żołnierzy, jak i ich oddania, ale także i możliwości interoperacyjnych poszczególnych sił zbrojnych. As you know, Mr. President, the first country I visited as Secretary General last fall was Poland, and now I'm back in Warsaw and Poland.
Jak pan wie, panie prezydencie, pierwszym państwem, w którym złożyłem wizytę po objęciu funkcji sekretarza generalnego zeszłej jesieni była właśnie Polska. I oto znowu w Polsce jestem. And that is a recognition of the key role Poland is playing in our alliance. Both because you have invested so heavily in defense, you are reaching the goal of spending 2% on defense, but also because you are going to host the next NATO summit in Warsaw in July next year. I robię to w uznaniu dla kluczowej roli, jaką Polska odgrywa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Między innymi wynika to z faktu, że właśnie Polska zbliżyła się, czy właściwie już osiągnęła poziom 2% wydatku na siły zbrojne, a oprócz tego to właśnie w Warszawie, czyli w Polsce, odbędzie się kolejny nasz szczyt. The world has changed. We have witnessed the new and more challenging security environment, and NATO has to respond. We have to adapt. Świat się zmienia. Środowisko bezpieczeństwa się także zmienia. Zatem NATO musi umieć na to reagować, a żeby reagować, musi się przystosować. And we are adapting by making our forces more ready, more prepared, and we will continue to adapt. And one of the main issues we're going to address at the summit in Warsaw next year is how we can continue to adapt the alliance to a ever more challenging and changing security environment. I ten proces adaptacyjny się toczy. Chcemy być jeszcze lepiej przygotowani, jeszcze bardziej gotowi. Ten proces będzie kontynuowany i będzie stanowił jeden z kluczowych tematów naszego przyszłego szczytu tu w Warszawie. Będziemy się zastanawiali, w jaki sposób ten proces realizować w dalszej perspektywie czasowej. And again, I would like to thank Poland for its great contribution to the alliance, to our collective defense. And to once again underline that NATO is here to protect and defend Poland and all other allies. And I would also like to thank you personally for your strong commitment, your strong leadership that you have shown over so many years. And I appreciate very much the cooperation we have had. And I appreciate also this opportunity to meet you again here in Warsaw. Także pozwolę sobie na koniec jeszcze raz podziękować Polsce za tę współpracę, którą realizujemy z Polską w ramach wspólnego wysiłku obronnego sojuszu. Także chciałbym podziękować za to, że Polska jest właśnie tak silnym sojusznikiem, ale chciałbym podziękować także i panu, panie prezydencie, osobiście za pana zaangażowanie i wkład w naszą współpracę, którą obserwujemy i w której uczestniczymy już od tylu lat. It has been a great pleasure working together with you and I wish you all the best in the future. Thank you so much, Mr. President. Naprawdę to była tylko i wyłącznie przyjemność współpracować z panem, panie prezydencie i życzę panu wszystkiego najlepszego na przyszłość. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, panu sekretarzowi generalnemu i wszystkim państwu za udział w tym spotkaniu.